witam serdecznie po raz nie wiadomo który na kolejnym naszym drugim, trzecim dniu warsztatu. Warsztat jest o transformacji, czyli o tym, co się dzieje teraz i to, co najważniejsze, jak sobie radzić w tych czasach z tym, co się dzieje z Tobą i wokół Ciebie, a wiemy, że będzie się jeszcze tak działo przez najbliższych parę lat. Więc dobrze jest zainwestować w siebie, zainwestować w swój rozwój, po prostu w siebie. To ja zawsze mówię, to jest najlepsza inwestycja. To jest coś, co nigdy nie ulegnie inflacji, kryzysowi i innym matrixowym sztuczkom. Czyli inwestujemy w siebie, rozwijamy siebie, budzimy siebie. Tak naprawdę pierwszy dzień, w czwartek mieliśmy tutaj pracę z energiami żywiołu, wczoraj były procesy z ciała, bo my wiemy, że każda rzecz, którą masz niezrozumianą, nieprzepracowaną w formie traumy czy w formie jakiegokolwiek stresu z różnych lat swojego życia, również z poprzednich wcieleń, bo my wiemy, że my nie żyjemy tylko tutaj, teraz, nie wiem, w tym życiu, ale my mamy dużo żyć poprzednich i również mamy dużo żyć na innych planetach w kosmosie. A dzisiaj jest taki ciekawy dzień, no ja wiem, że on będzie bardzo ciekawy dla niektórych, gdzie zajrzymy i zastanowimy się, gdzie schowała się w tym doświadczeniu na Ziemi boskość w nas. I dzisiaj będziemy pracować, to jest właśnie początek, więc go nagrywam, bo to jest tylko teoria, tak jak zawsze na warsztacie, a później będziemy sobie radośnie pracować sami ze sobą i tutaj w grupie, bo grupa to jest najmocniejsza energia, dlatego ważne jest spotykać się w odpowiedniej, wysokiej wibracji, z odpowiednimi ludźmi. Szanujemy swoją energię poprzez spotykanie się z ludźmi o odpowiedniej wibracji. Zwłaszcza jeżeli pracujesz energetycznie, ponieważ wiemy, że energia innych wchodzi również w energię we mnie. Więc gdzie się podziała nasza boskość w nas, nie? I teraz tak mi się przypomniało, starsze pokolenie może zna, ale była taka piosenka bardzo znana w Polsce. Ty jesteś Bogiem, świadom to sobie. I tak mi często chodzi to po głowie, że człowiek gdzieś obserwując siebie, pracując ze sobą, ale również z klientami, zauważam, że człowiek zapomina to, kim tak naprawdę jest. Zapomina, co w sobie nosi. Dzisiaj pracowaliśmy rano z energią kundalini w sposób jogowy, według starej tradycji. I ja wiedziałam, i żeśmy tu rozmawiali, że mamy w sobie olbrzymie potencjały. Zarówno ja, jak i ty. Jest kwestia tylko, czy dojdziesz do tych potencjałów. Co musi się stać w twoim życiu, żebyś ty po prostu postanowił, że jednak poszukam w sobie coś, co przeszkadza mi, że życie nie wygląda tak, jak ma wyglądać według Ciebie. Oczywiście jest różnica, ponieważ my na Ziemi doświadczamy dualności, więc już jest duża zawsze filozofia, czy to, jak ma wyglądać Twoje życie, będzie z poziomu serca tutaj, czy z poziomu takiej właśnie boskości, takiego właśnie miłości, tak? Zasady kosmicznej miłości. Kosmiczna miłość to jest ahimsa. To jest to, co ja zawsze tłumaczę, jaka jest różnica między zieloną czakrą, a czakrą właśnie w takim kolorze, jak dzisiaj mam tutaj. To jest mój ulubiony kolor w ogóle, wdzianko. Czyli kolor takiego, wiecie, intensywnego różu, nie? To jest czakra ahimsa, czyli miłość bezwarunkowa. Kocham Cię, bo jesteś. Kocham Cię, bo istniejesz, po prostu istniejesz, jesteś. To jest miłość kosmiczna, to jest miłość z najwyższego poziomu. Natomiast my na Ziemi tutaj, przynosząc jako istoty duchowe w ciałach ziemskich, tutaj tą miłość w swoich sercach, doświadczamy różnych rzeczy, doświadczamy różnych historii i to serce się najczęściej zamyka. Pamiętajmy też o tym, że doświadczając poprzez światy materii jako istoty duchowe, to co wczoraj rozmawialiśmy, doświadczamy też rzeczy takich na różnych planetach kompletnie różnych. Może Twoja dusza akurat poszła w światy materii i tworzyła komputery, nie takie jak są teraz, bo to są erzace, to są produkty zastępcze. Cała technologia to nie jest światowy, to znaczy to nie jest kosmiczny poziom. Ale mam nadzieję, że dojdziemy kiedyś też do takiej technologii, która będzie na kosmicznym poziomie, ale służyła ludziom, zwierzętom, roślinom, nie? Bo to o to chodzi. To jest ten rodzaj technologii. Rozwój, pójście w piąty wymiar, to nie jest wymiar, że my mamy wrócić do epoki średniowiecza. Tak, to jest rozwój świadomy dalej, bo rozwój mentalny jest też również bardzo ważny. Więc może byłeś na planetach, których doświadczałeś właśnie tylko tego, bawiłeś się mentalem, bawiłeś się w to, doświadczałeś w to, jak fajnie jest mieć mózg i po prostu sobie wymyślać różne rzeczy, kreować różne rzeczy. Tak?
A może byłeś na planetach, gdzie wystarczyło tylko kochać i wibrować tą miłością. No? A tu na Ziemi mamy wszystko. Dzięki temu ta Ziemia jest taka niesamowita, taka wspaniała, aczkolwiek czasem challenge'ująca nas, prawda? I najważniejsze w tym wszystkim jest to, co wczoraj rozmawialiśmy, pracując z naszymi różnymi rzeczami w ciele, z traumami, z szokami, z jakimiś pamięcią poprzednich wcieleń, bo poruszyliśmy bardzo ważne tematy, dlaczego przybyłem na Ziemi, jaką miałem misję, co jeszcze mi zostało z tej misji, kto mnie pilnuje w tej toksycznej misji. Bo misja, jak każde słowo na Ziemi, to jest dualność. Może mieć plusy i minusy. Tu jest dualność na tej Ziemi, tak? Bawimy się w taką dualność. Ale dalej większość z nas ma w sobie światło, miłość. To źródło, tą energię, z którego jest stworzona dusza, z energii źródła. I bardzo często jest tak, że im bardziej się rozwijasz, tym bardziej gdzieś dochodzisz do jakiegoś takiego bloku w twoim rozwoju, ponieważ rozwój duchowy kojarzy się z duchowością, która została tutaj na Ziemi w pewien sposób usystematyzowana, zhierarchizowana, nazwana filozofią, nazwana religią, nazwana wyznaniem, nazwana sektą, chociaż z sanskrytu wiemy, że sekta to jest bardzo optymistyczne i pozytywne słowo. Natomiast gdzieś ludzie też obawiają się budzenia w sobie swoich darów, gdzie każdy ma, budzenia w sobie swoich darów po to, bo kojarzy się to z czymś złym, z czymś negatywnym. Według opinii społecznej, według religii, według filozofii. Religie dla mnie są pewną drogą życia tutaj na Ziemi, tak? Ja nie mówię, że ona jest zła czy dobra. Ona jest po prostu pewną możliwością realizacji siebie. Ja jako człowiek, tak? Też jestem wychowana w pewnej religii. I to jest dla mnie okej, to było też moje doświadczenie. Inne wcielenia też są związane z religiami, z różnymi religiami, u mnie również. Więc często jest to, często ten Bóg jest związany z pewnym systemem dogmatów. Nie? Dogmatów, to możesz, tego nie możesz, to jest złe, to nie jest dobre. To jest pewne też doświadczenie, traktuj tego doświadczenie. Ale większość z nas, ja również to miałam, że to, że masz dary w sobie, nie za bardzo chcesz ich używać albo rozwijać, bo gdzieś jeszcze służysz jakiegoś innemu Bogu. My wczoraj mieliśmy taką bardzo ciekawe zajęcia, gdzie przypominałam ludziom podstawowe zasady, bo ludzie szukają prawdy, to jest normalne, ludzie szukają prawdy o tej Ziemi, również historii. No tak jak kiedyś Napoleon powiedział, historię piszą ci, co wygrali, nie? I my dobrze o tym wiemy, zwłaszcza tutaj w Polsce. A tu chodzi o to, żeby poznać prawdę o sobie, o swoich doświadczeniach, poprzez odczucia, poprzez właśnie to, że na przykład masz traumy z czegoś, z czego masz, dlaczego masz blokadę, dlaczego masz chorobę, tak? Jest mnóstwo narzędzi, które może ci w tym pomóc, żebyś z tego wyszedł, z pamięci negatywnych wspomnień. I wiele razy było tak, może w twoim życiu, na pewno w moim, że twoje dary, które niosłeś tutaj, przyniosłeś na Ziemi, z różnych części kosmosu, dary duchowe, tak bym to nazwała, one w jakiś sposób przeszkadzały innym. Tu nie chodzi, wiecie, o teorie spiskowe. Tu chodzi o fakty, że mogłeś skończyć w cierpieniu, w bólu, a również w bólu z twoją rodziną, może w jakiś inny sposób, ale bardzo dramatyczny. I to też w jakiś sposób zablokowało otwarcie się na twoje dary, które nosisz w sobie. Wiecie, większość istot na tej Ziemi, tak jak wczoraj mówiłam, jest z różnych planet, z różnych wymiarów, tak? Różnych. Nie wchodźcie, proszę, w to tak zwane, ja to nazywam rasizm kosmiczny, że tylko jedna rasa jest najlepsza, a cała reszta to jest po prostu dno i bąbelki. Nie. Tu chodzi o to, jeżeli się rozwijasz świadomie, masz przejść rasizm. Tutaj na Ziemi nie ma świętych. Tutaj na Ziemi każdy coś wnosi, każdy ma coś zrozumieć. Nie? Tutaj na Ziemi są dusze, które jeżeli im dłużej tu jesteś, tym bardziej dostałeś tyłek. I to nie ma znaczenia, czy jesteś bogaty, czy biedny. Jak nie zrozumiałeś jakiegoś doświadczenia, dalej będziesz nosił. To nieważne tutaj jest, na jakiej pozycji byłeś. Ziemia jest niesamowitym doświadczeniem, dlatego wiele dusz odważnych tutaj jest po to, aby przejawiać te swoje dary, które nosi w sobie. Bo to jest to, co wczoraj mówiłam, tak na skrót mówiąc. Dusza jest światłem i miłością. Ona z poziomu serca wie, że
wszystko może, wszystko potrafi, wszystko przejdzie, tak? Ale ma jeszcze jedną cechę. Ona jest bardzo ciekawa. To jest tak, jak jest powiedzenie, tak? Bądźcie jak dzieci. Dzieci są otwarte, ciekawe. Ja wiem, że ta ciekawość czasem jest na granicy, prawda, takiego ryzyka też zdrowotnego czy życiowego. Ale to jest normalne, to jest w porządku, to jest okej, tak? My, dorośli, mamy za zadanie tutaj tworzyć im bezpieczeństwo. Tak samo ty możesz mieć w sobie obawy, blokady, ponieważ gdzieś ktoś kiedyś za twoje dary zrobił ci po prostu krzywdę, tak? Byłeś nie w tym systemie. Nawet historia oficjalna podaje wiele przykładów, tak? Osób, zakonów czy świętych, albo nawet innych istot, które po prostu z natury były dobre, pomagały ludziom ziołami, kamieniami, olejami, swoim jasnowidzeniem, jasnoodczuwaniem, innymi darami, pracą rąk, ale to tak naprawdę jest praca energetyczna. A skończyły, jak to się mówi, jak skończyły. To jest jedna z przyczyn, dla której ty możesz blokować swoją boskość, swoje przejawianie talentów, bo tak naprawdę teraz nie masz innego wyjścia, byśmy to stwierdzili. Nie, to nie jest szantaż, tak? To nie chodzi o szantaż. To chodzi o świadome podejście do tego, co się dzieje, tak? Ludzie do mnie dzwonią i piszą, rozmawiamy i ta sfera duchowa, bo my jesteśmy, wiecie, na Ziemi jesteśmy w takich wielowymiarowych postaciach. Czyli jestem ciałem, umysłem i duszą, nie? I kiedy ciało choruje, czy umysł choruje i nie znajduje się odpowiedzi w takich, wiecie, normalnych jakby matrixowskich rzeczach, typu, nie wiem, medycyna konwencjonalna, ona też do końca nie jest zła. Stosujmy ją, jeżeli przynosi dobre efekty. Jeżeli twój umysł nie ogarnia, jakby nie jest, jest lekot, twój umysł nie ogarnia na przykład, nie wiem, terapii psychologicznej, które też nie są złe, to nie są złe rzeczy. Absolutnie pomagają. Patrzmy na siebie zawsze holistycznie, tak? To wtedy często pomaga praca właśnie z poziomów energetycznych. Bo jesteśmy całością, tak jak rano pokazywałam tutaj na Sabrinie, jesteśmy całością, mamy ciało, umysł i duszę. I to wszystko jest razem wymieszane. W związku z tym, żeby odnaleźć swoją boskość, odnaleźć swoje dary, połączyć się tak naprawdę z duszą, ale tak naprawdę się połączyć z duszą, a nie tylko chwalić się, a widzę energię. A co z tego? Widzenie, jasno widzenie, to nie jest jakiś rocket science, naprawdę. Tutaj, tak, tu chodzi o to, żeby mieć kontakt ze swoją duszą i razem płynąć przez życie w harmonii z ciałem, umysłem i duszą. Bo tu o to chodzi, tak, w tym nowej epoce, w nowym rozwoju. Możesz płynąć na różne sposoby, to już zależy od Ciebie. Ale podstawowa zasada w nowych energiach jest, ma być zgodne z Tobą, z Ahimsą. Nie krzywdzić siebie, nie krzywdzić innych. Nie krzywdzić innych, to jest również zwierzęta, które mamy tutaj dookoła, piękna przyroda, gdzie jesteśmy, którą mamy dookoła. To jest też niesamowite. Czyli pierwsza rzecz, na którą jeżeli masz, wiele osób mnie pyta, Ania, jak otworzyć trzecie oko, co zrobić i tak dalej. Pierwsza rzecz, w odkrywaniu i płynięciu w zgodzie ze sobą, bo ty jesteś istotą duchową, jesteś światłem i miłością, to jest zastanów się, jakie traumy mogłeś doświadczyć, jakie rzeczy mogłeś doświadczyć, jakby płacąc cenę za twoją otwartość, za twoje boskie dary, nie? Dla mnie Bóg, od razu mówię, bo zaraz niektórzy będą już tutaj się bulgotać, dla mnie to jest energia źródła. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, i my zaraz będziemy tutaj sobie radośnie, to jest mocna ekipa, będziemy sobie radośnie pracować, to jest taki rys historyczno-histeryczny, nie? Energetyczny, czyli w co ty się tu wkręciłeś, duszo boska, jaki to jest układ na Ziemi, nie? A układ na Ziemi jest prosty, że wiele istot, które przybyły z kosmosu, podały się za bogów, ponieważ było im tak łatwiej. Podało się za bogów, bo mieli jakieś takie rzeczy, których nie umieli ludzie. I oni gdzieś dalej funkcjonują w świadomości ludzi. Funkcjonują również niestety w świadomości astralnej. Więc pamiętajmy o tym, że każda ideologia to jest również nadbudówka astralna. To jest kolejny portal, który zasila energię, a ta energia zasila inne, różne dziwne byty, nie? W związku z tym zastanów się, jeżeli mówisz słowo Bóg, do kogo ty się zwracasz. Zastanów się, jeżeli modlisz się, kogo zasilasz. Bo modlitwa to tak naprawdę jest pewna prośba. A jeżeli prosimy, jeżeli na początku twojego rozwoju duchowego prośba jest ci wygodniejsza do rozmowy, do kontaktu, niż medytacja na przykład, gdzie stajesz na równi z energią źródła, z energią Stwórcy, ponieważ jesteś częścią Jego, tak? Jego, jej, on nie ma płci, tak? Wyższe wibracje nie mają płci.
To jest doświadczenie ziemskie, z którego też wychodzimy. Więc w związku z tym, jeśli modlisz się, to też w pewien sposób wchodzisz w taką energetykę, wiecie, troszkę, że jestem gorszy, o coś proszę. Wejdź w serce, tak, i po prostu mów, co ma się wydarzyć, co potrzebujesz. Może być to modlitwa intencyjna za kogoś, tak? Widzicie, używam słowa modlitwa, bo to tak się przyjęło strepowo, ale to nie chodzi z poziomu kolan. Wychodzimy z kolan. Energie różnych bogów, różnych bóstw stworzyły później z czasem różne filozofie, doktryny. To jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak obserwujemy dzisiaj świat, on się będzie jeszcze transformował przez te najbliższe parę lat, to wszystko będzie się tak rozpadało. Wiecie, kiedy jest chaos, w kosmosie zawsze jest tak, z chaosu zawsze wychodzi coś nowego. A od nas tak naprawdę zależy, czy to będzie nowe dobre, czy nowe niedobre. Pamiętajmy też o tym, że Ziemia, wszystko co jest na Ziemi, jest wielowarstwowe, tak? To co mówi fizyka kwantowa. Więc istnieją różne linie, osie czasowe. I ty swoją wibracją, czyli połączeniem ciała, umysłu i duszy, ponieważ jesteś w świecie materii, decydujesz o tym, na jakiej linii czasowej, czy na jakim świecie jesteś. I często ludzie się mnie pytają, Ania, słuchaj, no miało być cudnie, tak, a jest, no jest jak jest, tak, no bo to fakty, nie, jest jak jest. Czyli jest ciekawie, nie? I ja mówię, słuchaj, a czy ciebie jakoś to, co się dzieje dookoła ciebie bezpośrednio dotyczy, nie wiem, rodzinie i tak dalej, i tak dalej. A wtedy oni mówią, nie, to mnie nie dotyczy. Ja mówię, tak, bo na tym polega ta wielopoziomowość. Oni się nie mówią, oni się dużo mówi, tak, i to wszyscy się tym tutaj podniecają radośnie, natomiast to trzeba powiedzieć też w realu, tak, jak to wygląda, że jesteś, wibrujesz swoją energią, wyższą wibracją, ale jakby inne rzeczy, co tam się dzieje w tle, ciebie nie dotyczą. One są tylko po to, żeby tobie namieszać. Tak, ja wiem, że cierpią na tym ludzie. Ja wiem, że tam jest nieciekawie, tak? Ale ja zawsze mówię, na ile mogę pomóc, to pomagam. Ale piąty wymiar to też jest fokus na siebie, tak? Tu, na swoje serce. Bo z tego zdajemy egzamin, tak? Czyli, a pomaganie jest według starych, prostych zasad. Pomagasz sobie, nie szkodząc innym, tak? Miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyli najpierw pokochaj siebie. A wtedy, emanując miłością, będziesz w stanie pomóc tym ludziom, którzy będą otwarci na twoją pomoc. Nie zbawimy świata, kochani. To, co wczoraj tak ładnie rozmawialiśmy, to tak ładnie Miko powiedział, tak? Że misje się skończyły tak naprawdę. Teraz misją jest własne, indywidualne oświecenie. I oświecenie to nie jest jakaś dziwna rzecz, tak? Oświecenie to jest po prostu zrozumienie danych lekcji, które w życiu przechodzą, nie? Lekcje bycie dobrym rodzicem, dobrą żoną. Dobrą, to znaczy, wiecie, to jest dobre, to tak według różnych schematów może być odebrane, prawda? Ale każdy z nas wie z poziomu serca, co to jest dobro, nie? Uczymy się też tego, przypominamy sobie to. A do tego, żeby przejść przez te lekcje takiej transformacji nas, istot duchowych, tu, w ziemi, w realu, jest potrzebny również twój trzeci element, czyli połączenie z duszą. Ja akurat miałam to szczęście, nieszczęście, że zawsze było połączenie z duszą, gdyż było z resztą, tak? Czyli z materią. Ale uczę się tego cały czas. No i jak widzę, dobrze mi z tym idzie, nie? Z tą materią na tej ziemi. No to jest kolejne doświadczenie. Tu zrozumiesz, oświecisz się, będziesz miał fantastyczny marsz, czy będziesz miał fantastyczne życie, i po twojej fizycznej śmierci, bo wiemy, że dusza jest wieczna, możesz iść na inne planety. To nie jest tak, że ty jesteś tu przypisany. Nie? Tylko pamiętaj o dwóch rzeczach. Jeżeli chcesz się połączyć, jeżeli chcesz otworzyć w sobie boskość, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Jeżeli mi to nie idzie, co takiego noszę w sobie? Jakie traumy, jakie historie traumatyczne noszę za sobą, związane z tym, że kiedyś pomagałem ludziom. Nie? I potraktowali mnie po prostu jako wroga. Nie? Tak naprawdę ha-satan to jest opozycja. I satan to jest opozycja. A tej opozycji na ziemi było dosyć dużo. Nie? Także to jest pierwsza rzecz. Jeżeli pracujesz świadomie, pomyśl, poczuj, zobacz. Tak? To są te blokady na trzecim oku. To jest blokada, że na przykład wchodzi w ciebie energia i ty się zaczynasz trząść, nie wiesz, czy to jest opętanie, czy jest dobra energia, zła energia.
wiesz, to trzeba badać, nie? To trzeba sobie badać. I druga rzecz, którą za chwilę my będziemy pracować, to jest przypomnienie sobie, jakiemu dawnemu Bogu służysz, nie? Jakiego dawnemu Bogu służysz? I każdy, kto mnie zna i wie, to wie, że ja jeżdżę do Indii, bo kocham Indię, jeżdżę do Egiptu, bo kocham Egipt, to są takie dwa rejony moje ukochane, ale kocham w ogóle ziemię. W związku z tym, a to są bardzo mocne regiony, w związku z tym jakby ilość Boga na metr kwadratowy w tych krajach jest bardzo wysoki, mi się wydaje. I to nie ma znaczenia, czy Egipt, czy Indie, nie? Ale to świadczy tylko o tym, tak? To świadczy tylko o tym, że wiecie, to są stare cywilizacje, które przyjęły jakby najwięcej dusz z kosmosu, fantastycznych kosmitów, którzy, no trochę, prawda, Ziemia mogła zaskoczyć ich, jak przyszli z wysokich wymiarów, nie? Więc robili, co robili. Ale dzisiaj, w dzisiejszych cywilizacjach różnych na całym świecie, gdzieś te idee idą, nie? A może Twoim Bogiem są pieniądze? A może Twoim Bogiem jest nadużywanie ludzi, albo nadużywanie seksualne? Nadużywanie używek, nie po polsku, ale tak, nie? Obojętnie jakich. Wszystkie izmy, nie? To też jest pewna forma opętania przez jakiegoś Boga. Nie? Bardzo ważne jest, wiecie, to też jest ważne, ponieważ za tymi jakby sytuacjami z Bogami, z różnymi co to dla mnie ten Bóg w takim sensie negatywnym, że Ty służysz dla Niego, a nie dla siebie, dla swojego serca i dla swojego rozwoju, tak? Żeby była jasność. Ty wielbisz Jego, nie wiem, zapracowując się, zostawiając rodzinę, bo musisz zapracować, bo musisz mieć taki samochód, taki i tak dalej. Słuchajcie, przychodzi taka rewolucja finansowa, że to wszystko pójdzie, nie? Więc daj sobie spokój, zajmij się sobą, zobacz, co masz w środku, gdzie masz serce, gdzie masz łączność z duszą. Dlaczego tak dużo ludzi nie śni? Bo się boją duchowości. Dusza wtedy pracuje. Oni nie chcą mieć kontaktu z duszą. No co im powie? Że dajesz ciała? A? Ludzie też, wiecie, my mamy też ego. Tu na ziemi jest ciekawe doświadczenie pod tytułem ego. Wczoraj Weronika właśnie o nim wspomniała, tak? Ono też blokuje cię w rozwoju. To jest normalne. Ale tak naprawdę ty rządzisz swoim tym, swoją energią, czyli sobą. Przy tych różnych bogach związane też są różne tradycje, nazwijmy to, i rytuały. Czyli nazwijmy to pewne formy magii. Magia dla mnie to jest świadome używanie energii. Czyli tak naprawdę wszystko jest magią. No bo żyjemy w świecie materii, nie? Magią jest napisanie biznesplanu, ponieważ mam plan, tak? Mam cel, chcę osiągnąć tyle i tyle pieniędzy na taki i taki projekt, więc tworzę, tak? Wymyślam, dobra, mam do tego formularze, ale wymyślam, tak? Daję swoją energię, myśli, słowa, też pisaną, po to, żeby uzyskać cel. A? I tu nie ma znaczenia, tak? Oczywiście znaczenie jest, czy ty skrzywdzisz tą osobę, czy będziesz działał zgodnie z poziomu kreacja, z poziomu niższego, czy kreacja z poziomu wyższego. Kreacja z poziomu wyższego, czyli ta piąta wymiarowa, która jest trwała, tak? To ona jest, jeżeli jest w zgodzie z sercem, to ty będziesz miał trwały efekt. Jeżeli jest w zgodzie z twoim ego i mentalem, to ty możesz mieć sukces na jakiś czas, ale tak jak szybko weszłaś, tak samo szybko spadniesz. I to się obserwuje teraz w dzisiejszych czasach, tak? Że wiele osób, które było wielkimi górami, nie? Jesteśmy w górach. Guru byli wielkimi nauczycielami, czy coś takiego, doszli do pewnego poziomu, no i jak gdyby ego ich zjadło, nie? I spadli. Więc mnie interesuje budowanie siebie, przypominanie o swoich pozytywach w sposób trwały, stały, nie? Bo to jest praca z samym sobą. Więc też patrz, drugi punkt, nie, przy tych bogach, komu służysz, jakiej magii służysz, dlaczego tego nie lubisz, to lubisz. Taka praca z samym ze sobą, nie? Brzmi trochę jak science fiction, ale tak się pracuje i sama po sobie wiem, że z tego są efekty i również po innych ludziach. Prawda, Martuś? Absolutnie, absolutnie, no. Także życzymy wszystkim, prawda, tutaj grupa moja ukochana, życzę wszystkim większego wejrzenia w siebie, zastanowienia i refleksji nad tym, co się dzieje aktualnie w Twoim życiu. Komu służysz? Nie? Dlaczego nie służysz sobie, ale tu, z poziomu serca? Czemu siebie nie wielbisz, czyli nie dbasz o swoje ciało, o swoje warunki pracy? Dlaczego sobie pozwalasz na pewne rzeczy? Komu służysz tak naprawdę? Nie? Komu służysz tak naprawdę? I co? Poklaszemy tym, którzy nam oglądają, dodając im otuchy, żeby służyli sercu w sobie, prawda?